miesiące sierpień obfitował w równie gorące wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia sierpniowej kroniki filmowej. Ścieżkę rowerową oznaczono już w gołdapskim centrum. To fragmenty trasy Green Velo, największego projektu kolarskiego w Polsce. Dzięki kooperacji 5 województw zostanie wykonana ścieżka rowerowa łącząca Elbląg z Kielcami wzdłuż północnej oraz wschodniej Polski. Szlak przebiega przez powiat gołdapski, obok lub wprost przez miejscowości Podświnka, Grabowo, Jabłońskie, Gołdap, Botkuny, Dubeninki czy Stańczyki. Trasa została zaprojektowana w taki sposób, by w jej ciągu ukazać jak najwięcej atrakcji turystycznych. Całą rowerostradą Green Velo pojedziemy już pod koniec roku. Piąty turniej gamingowy za nami. Rywalizacja toczyła się w dwóch konkurencjach. Grano w FIFA 2015 oraz Counter-Strike Global Offensive. W wirtualnej piłce nożnej zwyciężył gołdapianin Rafał Szymaniak. Puchar za zespołową grę w Counter-Strike Global Offensive odjechał z Gołdapi do Białegostoku wraz z teamem Placuszki. Organizatorami wydarzenia są członkowie grupy Gołdap Gamers. Impreza odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi. Jednym przyświecała idea kto pierwszy, ten lepszy, innym przez żołądek do serca. Tegoroczna edycja Kartaczewa przyciągnęła tłumy mieszkańców, gości oraz startujących w konkursach. Obecnych czekała degustacja regionalnego przysmaku, jakim są kartacze, jarmark ze stoiskami rękodzielniczymi i kulinarnymi, czy atrakcje dla dzieci. W czasie Mistrzostw Świata w jedzeniu kartaczy można było nie tylko jeść, ale też wygrać nagrody. Mistrzem kartaczy domowych w tegorocznej edycji została Maria Lendo z Galwiedź, zaś w kategorii lokali gastronomicznych tytuł po latach wrócił do baru Młyn z Bań Mazurskich. Druga edycja letniego biegu Jadźwingów przyciągnęła ponad 100 zawodników. Mieli oni do pokonania 3 okrążenia po 7 km. Start oraz meta znajdowały się w centrum miasta. Dużo wspaniałego jedzenia, konkursy oraz zabawy czekały na uczestników tegorocznego święta chleba w Kozakach. Wieczorem można było upiec pod płomyki i pobawić się przy głośnej muzyce. Przeżycia, gesty, wydarzenia głównie z Niemiec i Izraela ujęte w postaci fotografii mogliśmy podziwiać w holu sali widowiskowej Domu Kultury. Autorem wystawy jest Maciej Parat, uczestnik trójstronnej wymiany młodzieżowej. Otwarcie galerii wspomnień nastąpiło przy okazji wizyty młodzieży w Polsce. Przygoda z bareizmami pod chmurką dobiegła końca. W czasie wakacji mogliśmy obejrzeć 4 filmy na gołdapskim rynku. Kolejna edycja Lata w mieście już za rok. A na koniec kroniki obchody święta kombatantów. Ja ich nagrywam. Nagrywasz ich? A mnie też nagrasz? Jest za późno, bo już teorie się skończyły z tym stołem. Ale życie jest piękne po 40.